Siema, żeby nie przedłużać tak tych wstępów, bo na ostatnich filmach trochę za długo to trwało. Lecę właśnie do Jabłonki, około 230 km, 3 godzinki jazdy. Wczoraj widziałem zdjęcia, wygląda to naprawdę dobrze, także nie mogę się doczekać. Zobaczymy jak. Dotarłem na miejsce. Tak to wygląda. Tam mamy scenę. Wojtek już szuka miejsca, bo oczywiście musi siedzieć, bo jest gruby. Mamy pan sędziowski. Guys from other countries, thank you, my friends, for coming to us. It's a big pleasure to be here with you. I hope that you will have a great time in your hometown. All the best for you. Let the strongest win. And the second golden bear is open. Thank you. Mamy już bitka na scenie, mamy hostessy na scenie, więc kogo nam brakuje? Show! Jeszcze chwilę odpoczynku i tutaj jest jakiś gdzieś basen nie tak daleko, Złoty Potok, czy jakoś tak się nazywa. I zobaczymy jak to wygląda. Auto oznakowane. Oma stoi. Nikt nie ukradł. Zawody wczoraj zakończone, myślę, że bardzo udane. Drugie miejsce, taki oto medal udało się zdobyć. Myślę, że jest to jeden z najładniejszych medali, jakie spotkałem w airwrestlingu. Naprawdę sztos. Sztos wygląda. Chociaż nie ukrywajmy, były 4 osoby w kategorii plus 106 kg amator. Także to drugie miejsce nie trzeba było jakoś się tam mega namęczyć. Ale no jest zdobyte. Wygrał Damian, ale to z Damianem ja od dłuższego czasu, chyba już 2 lat albo i więcej, nie wygrałem.
po tym jak walczył w zawodowcach, to w sumie no jest teraz do... Gorący potok. A w ogóle obok są termy Szeflary. Myślałem, że to tam z początku, a to jednak nie jest tam. Także tutaj szukamy miejsca i... Udało się zaparkować, chociaż nie było łatwo. Oma stoi. Lecimy na ten gorący potok. Miejsce bardzo fajne. Z zewnątrz spoko, zobaczymy jak w środku, jak to będzie wyglądało. Jest nawet muzyka na żywo. Tu jest zapiekanka góralska z oscypkiem. Teraz wlatuje takie całkowite podsumowanie. Byłem w tym gorącym potoku i naprawdę nie spodziewałem się aż tak fajnego miejsca. Mega porobione, mega ciepła woda, nawet do 40 stopni były jedne baseny, chyba tam 39,5. Najmniejsza temperatura, z tego co pamiętam, to był 31 stopni, ale naprawdę baseny duże. Bardzo, bardzo fajne miejsce, długo by opowiadać. Tam nagrałem kilka filmików, ale nie chciałem też dużo nagrywać, bo wiadomo, sporo ludzi, a ciężko nagrać tak, żeby ludzi nie nagrywać, a tego nie chcę. Także naprawdę warto jechać. O dziwo, jedzenie, ta zapiekanka, którą brałem, cena 21 zł i tak dobra, to się rzadko zdarza, bo zazwyczaj w takich miejscach jest albo drogo i niedobre, to już jest najgorsze. Tak na przykład w Aquaparku w Krakowie, tam jest katastrofa. Także bardzo fajne miejsce, ja teraz właśnie wracam, przynajmniej próbuję, bo stoję w korku, ujechałem może z 5-10 km, mamy godzinę po 18, jadę do Częstochowy, rano start ciężarówką, bo już do południa muszę być w Zielonej Górze na rozładunku, to wyjdzie gdzieś tak grubo ponad 600 km, także będzie ciężki poniedziałek, ale... Myślę, że warto było. Także teraz już ostatni raz się żegnam i do następnego. Trzymajcie się.